Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i dzisiaj zagramy sobie w Żywe Trupy. Zaczniemy czwarty epizod drugiego sezonu. Serdecznie zapraszam. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. A więc tak, moi drodzy, jedziemy z czwartym epizodem sezonu drugiego. Kamerkę sobie poprawmy szybciutko. O! Poprzednio w Żywych Trupach. Co tu się wydarzyło? Fucker. No! No, Kenemu tutaj delikatnie face lifting zrobił. Ała. Kenny! When you cover yourself in their smell, rub the walker guts all over you. A no właśnie, my uciekamy. Wysmarowaliśmy się tymi całymi flakami. I Santana został ugryziony, jak dobrze pamiętam. I'm not going anywhere. No tutaj vice versa ze strony Kenego. Tak jest, ta młoda uciekła, faktycznie. A ta będzie chodziła sobie ze spachelką jak ten ze SpongeBoba. Hustling Slasher, tak? Czy jak on się tam nazywał? Jedziemy, prezentuję Telltale Games. No jestem mega ciekaw, co tu będzie się działo w tym epizodzie czwartym. No, zaczyna się ładnie. Wsłuchajmy się w gierkę. Aha, faktycznie, w tym momencie się skończyło. Ty. I co teraz Kenny na to powie? No, chyba będzie musiał się z tym pogodzić, co? Została ugryziona. No Kenny, nic już nie poradzisz. Ona już nie żyje. No, ciekawe co powie Kenny. Kenny to zapamięta, zadymka już jest. No ale tego wymaga sytuacja, co nie? Miała, nie gadaj. Dobra, uciekamy. Wow, gościu. Kosi łapki. Frajer. Aha, zgubiliśmy się gdzieś. Super, fantastycznie. Z toporkiem. Unik. Cyk, dobra. Wow, bracie. Dawaj. Boom, headshot. No i dziękuję. No właśnie, czemu? Przecież mieli mnie nie czuć. A, bo krzyczymy i z pewnością dlatego reagują. Jakiś za nami idzie. Bądź cicho. Nie odzywajmy się. Nie ma sensu. Dobra, to Luke, tak? Luke. Nie, Sorida. Sorina? Jak ona tam się nazywała? Seniorita. Nadal mamy na sobie flaki spędaczy. Musimy sobie znaleźć pozostałe, przepraszam. Będzie dobrze.
Przecież jak ona zacznie tutaj rodzić w tym momencie, to będzie zadyma niezła. Nope. Znajdź wyrwę. Dobra, jest, jest, jest. Zamknij dupę, czego ty się odzywasz, kobieto? Aha. No właśnie, relaks, zamknąć dupy i iść, po cichutku. Na paluszkach. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało, jakby ją tak nagle tą, wiecie, w ciąży, tak rozszarpali i dzieciaka wyciągnęli, ale była zadyma. Okej, rozdzielmy się, a jak? Niech każdy sobie radzi. Normalnie, normalnie. No i wszystko, wyjaśniła idealnie. Powoli, bo się rozpierniczy. No troszeczkę ich jest, nie ma co się oszukiwać. Mów, co mam robić. O. No dobra. Niech będzie. Gnijąca panna młoda. O. Będzie musiała później używać tą koregę na szczęki, co nie? Czy jak to tam się nazywa? Proctohemolan? No dobra. Powolutku, powolutku. No i dobra, gitara, ona nas prowadzi, tak? Z tą kukiełką. Dobry patent, nie powiem, że nie. A ci dalej strzelają. Ciekawe, ile mieli amunicji w magazynkach, co? Że tak sobie strzelają jakieś już pół godziny. Epizod 4. Pośród zgliszczy. No dobra, zapowiada się ciekawie. Interaktywna historia. No i super. Łyka wody i jedziemy, mordeczki. Tutaj już jest, kurczę. 9 miesiąc. Ponad, myślę. Nic ci nie jest? Is everything all right? No, I'm not all right. Mhm. To dobrze wiedzieć. It'll be a lot better once we get with the others. I need to make sure everyone else made it out. Luke, Sarah, Kenny. God damn it. What if they aren't there? Ale powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że ta Kennego i ten Banderas zginą. Santana, Banderas. Nie widziałem żadnych szwendaczy. Carver's people should be keeping him busy for a while. That'd be lucky. Rebeka to zapamięta. Dobra. To pamiętaj to, Rebeka. Rebeko. But I just can't stop thinking about the others. It was stupid. What was? Escaping? Look, I know we all agreed to use the herd to get out, but maybe we should have been more patient. Come up with something better. It worked. If you can call that working, we could have. Plan zadziałał. No. The plan worked. We got out of there. No raczej. Most of us. Look. I know that some of your people didn't make it, but Carver was crazy. Staying would have only prolonged the inevitable. I'm just saying that if people hadn't panicked, things might have turned out better. Of course!
We panicked. We were scared. The plan was good. Rebecca, ty się nie odzywaj, bo nie mogę cię słuchać normalnie. That sounds an awful lot like you're saying it was their fault. What? No. No, that's not what I'm saying. Just... I znowu będziemy się, kurczę, z babami użerać i kłócić. I have to stop. I'm sorry. I don't want to slow us down. O kurde. Can I just have a minute? Yeah. Take a minute. Thank you. Może jeszcze tego. Okład ci z Aloesu zrobić, co? Alvin was supposed to be here for this. Is Alvin dead is what he is. Co mam powiedzieć? Thanks to that fucking nic ci nie zrobię. Rebecca, are you going to be okay? Cicho. What are you going to do with it? What do you mean by that? Sorry. Just making conversation. Zagaić. No. Zagaić chciała. Do with what? My baby? I'm just looking at the worst case scenario. You and Clem won't be able to raise a baby by yourselves. Not out here. I just mean it's going to need food and, you know. Zaopiekujemy się dzieckiem. Dobra. Yeah. And we'll look after it together. Even if that's the case, you can't always protect everyone. No coś tam poniekąd ma rację, co nie? Just because you're some angry loner who doesn't care about anyone but herself doesn't mean you know better than me. Hey, I've seen it before. Back when it started. No bijcie się, kopa jeszcze jest, sprzedaj w bęben, to będzie, to już całkiem będzie zadyma. I don't need your pity. You don't. You don't have the right. Jane. No na co się obraziła? Shit. Jane, wait. No bez niej sobie rady nie damy, kurczę. Dziecko i kobieta w ciąży. Prawie główka wystaje, a jest zombie apokalipsa. Fantastycznie. O. Zabaruda. I know. They'll be here soon. Holy shit. Yeah. It had been so long. We were starting to worry no one else would make it. Well, besides. Co z Kenem? How's Kenny? I tried to talk to Ken. He flipped out on me. Started yelling. Scary shit. I know he probably didn't mean it, but it was scary. Ken stracił oko, stracił dziołchę. Jak żyć? Jak żyć? What? You think he's gonna shoot you? The way he is right now? I don't know. Maybe. He's not acting rationally. Widziałem go już w takim stanie. He's not thinking straight. I've seen Kenny like this before. Do you think he'll, I don't know, snap out of it? Nie wiem. I don't know. Clem, I was thinking now that you're here, maybe you could go talk to him? Nie chcę. I don't mik, mik! And that you i co teraz? But it might be best. Clem, just remember, you did what you thought was right. Ale odbiłem piłeczkę konkretnie. Chcesz pogadać? Nie. Dobra, wysłali mnie jednak. Kurde. Niefajnie, niefajnie z ich strony. So Rita, God, wherever you are, please forgive me. I can't be alone again. No, ta broń, tak powiem wam, niebezpiecznie. Hi, Kenny. O. You think I don't know what y'all are whispering about over there? What's wrong with Kenny? Why is Kenny acting that way? Do you think Kenny's okay? It's all I hear from anyone anymore. Musimy wymyślić jakiś plan. Od razu. Krótka piłka. Fuck up and look around you, Clementine. Take a look at how our last plan worked out. There ain't some boat or some train or some other bullshit out of this one. No, prawda, prawda. Don't you think you've already done enough for today? Nie sądzę, nie sądzę. O. Stawiamy się mu, nie? Chyba mnie nie zabije, co? All you could do because of you, Sarita is dead. And you're telling me you did all you could do.
You think because you're a little girl, you can just get people killed and no one will care? Zabić? You're sorry, it'll all magically go away? No ja tak myślę. No, tak nie działa, to prawda. No ale cóż. Drzyj się bardziej, mordo. Wtedy ta zombie horda się wróci do nas. Okej. Okay. Mik, mik. Zium. Just give it time, Mike. It's still early. Clem, how'd it go? What's up? Jak dupek. Clem, you can't just expect him to bounce back. That man's going through. At least you try. Still, doesn't exactly help us figure out what we're gonna do now. We got no food, no water. It's getting damn cold, and we're losing daylight fast. When the others get back, they'll know what to do. Luke will have a plan. No dobra, skoro Luke ma plan, on tak podobny trochę był do Lee, więc może niech poprowadzi tą ekipę, co? Things are difficult enough right now, and soon you'll have a baby on your hands too. Musimy iść dalej. Rebecca needs a safe, warm place to have her baby. Maybe we should keep moving and find one. Ma rację, Clementine. You can rest for a few minutes. Me and Clem will scout ahead and double back. Just make sure you're ready to move when we get here. No i good, good. A co z Kenem? Listen, Rebecca. If anything goes wrong here, you got something to protect yourself? I've got this. You don't think no i gitara. I don't know, but you better keep that close. Come on, Clem. Look, I'm gonna level with you. No, nawijaj. There's no real point in scouting ahead. And you should know that finding your friends, that's a shot in the dark. To po co tu jesteśmy? Then why'd we come out here? I wanted to talk to you, away from them. Mhm. Prawilna taka jesteś. You wouldn't have made it this far if you weren't smart. But I still... I just gotta warn you. That group is cracking. I've seen it before. And, well, a lot of times, it's better to be on your own. Dzięki za tipa. Zawsze się przyda. I know you see what I'm talking about. You don't want to be here when they start turning on each other. They're not bad people. But there have been problems before. I don't always agree with what they say or do. Neither do I. Look at Kenny. I don't even know where to begin with what a liability he is. And Rebecca's... situation is not making things better. Situations, niezłe situations, 9-miesięczne. And all you're gonna get are broken decisions. Przez ten cały czas byłaś sama? O. Have you just kept to yourself this whole time? Of course not. But sometimes you gotta learn the hard way. I'm trying to save you that trouble. For what it's worth, I like most of the people in your crew. But groups fall apart. People get killed. Yep, yep. Then why did you bring me with you? I'm just trying to give you the tools you need to make it. Like your jacket. Dobra, dobra, lubisz mnie. A walker will bite right through that. My sister Jamie had a good leather one. Wish I still had it. You could've. Pierdo, pierdo. Nie ma kurtki, nie ma siostry. No co ci zrobię? Mogłabym co? I could have what? Never mind. Never mind teraz. There are things I don't like remembering too. You know, being a big sister is, well, it's funny. It's really easy to be mean. Oh? You know, hide her toys, make fun of her bad haircut, give her the bad haircut on purpose. I mean, I did put the gum there. I figured I should get it out. I don't even tak robią siostry? Is that really what it's like having a sister? No, no. It's not all bad. Dobra. What could I do? She thought I was her best friend.
That couldn't go unpunished. Every summer we'd go to this amusement park in Virginia. But the best part wasn't the rides. It was that nobody knew us there. And I'd pretend we weren't sisters. Mm, coś się dzieje, jakoś tak wiatr się zerwał. Nie płacz, nie płacz. O! Alright, jackpot. Bingo! Jackpot. Mobile park. Bet these walkers got some good stuff. That one's not coming back. See what else he's got. Yeah. Przeszukajmy ich, dobra, szukamy. W końcu coś się będzie działo. Take a look. Old walkers are a waste of time. They're holding credit cards and busted old pagers. But these ones weren't walkers all that long ago. They were survivors. They might have useful stuff. To nie jest źle. Gałkę oczną mu zbadała. I'll check this one. No pokaż co tam masz. Rentgen po kieszeniach. O, bullets. Hold on to him. Ammo's getting hard to come by and things aren't going to get better. No jak? Elegancki rentgen. Dawaj dalej. Bill Cosby. Prawa jazdy. Two of them. Well, I guess some people just can't leave the past behind. No, uwaga. Czy złapie mnie coś za rękę? Smart haircut. Thanks. So, has your crew always been so dysfunctional? You fit in there, but you weren't like them. Jestem z nimi od niedawna. I've actually only been with them a little while. I don't know what it was like before I got there. But Kenny was different. I know that. That's it. O, pilniczek. These things are great. Sharpen a blade, strike a flint. Tego nie wiedziałem. Always had one in her purse. It jabbed my hand when I went reaching in. No i super, ta znalazła dwie kule, a ta pilniczek. Idziemy zwojować świat. A ty co masz, mordo? Can never be too sure with these things. No dokładnie, here, dokładnie, masz rację. Dawaj, dawaj. A, we dwoje teraz przewracamy. Dawaj, dawaj, dawaj. Hop, 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 hop. I co tutaj będzie? Okulary są jakieś. These glasses, they're Sarah's. A, przecież my Sary szukamy. Zapomniałem, że ona uciekła. Zawołaj Sarę, dobra, ryzykujemy. Sarah? Sarah, are you there? Are you crazy? Walkers, bandits? You just announced our position to any of them out there. That's not. Ale za dymka, co? Look, Clem, I know what you want me to say, but. Yes, jednak. Good, good. Shit. Okay, come on. We gotta find a way in. Coś mi się wydaje, że ona zbytnio nie chciała znaleźć tej Sary, ale dobra. Look, we're gonna go do this, but it might not turn out the way you want it to. Are you prepared for what you might find in there? Chyba tak. I think I am. Yes. I hope so. They might not be dead, but that might be worse. No to jedziemy, jazda. Seems to get stuck pretty easily. It's gonna get you killed. Rzucaj w nich tymi kulami. Kulami w nich rzucaj. Very effective. We can do this. No dobra, idziemy na zadymkę, moi drodzy. Czego ona drze tą puchę? Zamknęłaby się było lepiej, a tak? Dobra, w sumie... jestem gotowa. W sumie odciąga tych zombiaków od nas, co nie? Tak w ogóle się teraz zastanawiam. Jak my z tych flaków się oczyściliśmy, powiedzcie mi. Bo już nie jesteśmy tacy brudni, jak byliśmy prędzej. O, pod brudkę, pięknie. Dobra, siad. Nice work. You know what you're doing. Now watch this.
No pokaż, pokaż. Będziemy się teraz popisywać, kto potrafi lepiej. Skok przez płot. Jak Wałęsa. Uuu. Elegancko. Dobra. Mamy kombo, mamy kombo. Kolano, dzbanek potem. Kolano i na dzban. Dobra. Atak, atak, atak. Wow, bracie. Puść, 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 puść. Puść, 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 puść. Dobra. Pięknie. No i dawaj, szturmujemy mu kolano teraz. Bociana w kolano, dawaj. Chcesz siana? To leć do bociana. Cyk. Potrzebujesz siana. Tak to szło. No i dobra. Jaki smile. Taki coś jak mój teraz. O kurcze. Krzyk. If we can make enough noise on this side, we can lure those walkers over. Hałas, dokładnie, hałas. And we might just be able to go through that other trailer and get to your friends. We can't stay. What do you think of that? Brzmi jak plan. I'm with you. Go. O kurczę. What's going to grab their attention? Granat hukowy, kurde. Alarm w aucie. Zobaczmy. No, delikatnie, jednego troszeczkę coś tam drgnęło mu w główce, ale nie do końca. Niby spoko, ale słabo. Dobra, wybijmy tutaj szybę. Może będzie radio, akumulator. Aha, nie ma kluczyków. Dobra. O, bingo! Aha, klakson cały czas. No dobra, no to Clem. Słuchaj, wypadł z baru. Weź jakieś... Zajrzyjmy na pakę do pick-upa, okej. Nie mamy nic. Zaklinować takimś kluczem, kijkiem. Czy czymś. Patrz, nie mogę przejść w lewo, dobra. Sprawdźmy na szybko jeszcze tutaj. Panie, co pan tutaj ma ciekawego? What are you thinking? Połóżmy go na klaksonie. O. No i to jest myśl. To jest myśl. Jak ćmy do ognia. Dobra, dobra, ciągniemy go. Klem za nogi. Głową, pięknie. Ja daję 8 na 10 za efektywność. Nie chcę nic mówić, ale wystarczyłoby, żeby Clem trzymała ręką. Beep, aż przyjdą do płotu. No i teraz by przestały, to już oni by je zobaczyły i chyba by było lepiej, nie? O! O kurde. Kolano! Piękne kombo, piękne kombo. Jak my mamy już, kurczę, obcykane. No ale kurde, nie głupie, nie? Takiego bociana w kolano. I kurczę... Pęka, nie? Łękotka. Z buta wiedź. Dobra, damy radę. Z buta wjeżdżaj, Clem. No dawaj, kop te drzwi. Pięknie wjechała. No i teraz jak zamkniesz? No, jakoś się udało jednak. Dawaj, 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 dam szafę. Syru. Z kim ona jest? A z tym wariatem. No i dobra, gitara. Jesteśmy w komplecie. Musimy iść. Co z Sarą jest?
I don't know what to do about her. Zostaw ją. What's the matter? Jest ugryziona. O co chodzi? Co jej się stało? A, osrana. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie świruj. Nie świruj. Chodź. Come on. We need to get out of here. Guys, we can't do this. We can't stay here. No dokładnie. Ciśniemy. Kto chce, niech zostaje. Ja tam palę wrotkę. No, it was just after Carlos, she just lost it. Started running through the woods like a maniac. I chased her for I don't know how long, and then, well, she saw this mobile home, made a beeline right for her. I'm just glad y'all are here. Troszeczkę się dobijają, co? What are we gonna do about her? We gotta do something. Maybe she'll listen to me. Dobra, na razie delikatnie. Może mnie posłucha. They're gonna tear this place open pretty soon. We can't stay. So we gotta get her up, or we gotta. Well, I've been trying. I've been trying for hours. I could barely get her to look at me. Mhm. Clem? What are you doing? Zapytaj się jej. O? Sarah, it's me. Some people, you just can't help, okay? I've seen it before. Śmierć jej ojca na niej, wiesz, wywarła taką tą srakę w gaciach. Przytul ją. Dobra. Będziemy... No shit. Może czuć ten shit, czy nie? Nie jesteś sama. Yes, I am. What about Luke and Jane and me? We came here because of you. Tatusia straciła i wiesz. Troszeczkę wizja świata jej się zmieniła. Crap, we're surrounded. What about the skylight? Skylight. To niezły świetlik, skylight. No time. Clem. Wszyscy na ciebie czekają i już. Rebecca's there and Kenny and everybody wanted to make sure you were okay. They all miss you and want to see you. We're going to go back there and be with them, okay? I can't. O matko. No i dobra. Come on, I'll boost you. Dawaj do góry, dawaj, dawaj. Push me, push me, push me now. What's going on back there? We're gonna need something to stand on. Luke, get over here. Help me hold this. Luke, i trzymaj tam je podsadzi, będzie git. Clem, see what you can find. Can we use this? It's not big enough. Dobra, idź po lodówkę. Forget it. That thing ain't budging. Find something else. Dobra. Gdzie patrzymy? Szybko. Prawo, lewo, lewo, prawo. Mogę chodzić? Nie mogę chodzić. O co chodzi? You and Luke push. I'll hold this door shut as long as I can. Dobra. Okay. Ready? On three. One. Two. Three. Dawaj, 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 dawaj. Pchaj, 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 pchaj. A ta trzyma drzwi, tak? I teraz tam się zabarykodujemy? Dobra. Clem! Clem, help her! Help Jane! Szybko, szybko, szybko. Pyk. Tu. Jess. Okej. Okay. Go! Dobra. Go pushing, go pushing. Pushujemy to. Dawaj tą szafkę. Pchaj, 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 pchaj. Dobra, ona tam sobie poradzi. O, i. Gotowe, dawaj, dawaj, dawaj. Zamykaj drzwi. Pstryk. Luke, you first. We need you up top. Dawaj, dawaj, Luke. A, bo ma żebra połamane, coś takiego, nie? Clem! Sarah, we have to go. Are you listening? Słuchasz, nie słuchasz, Sarah. Clementine, if she doesn't want to go, you can't make her. Don't let her take you down. No i dobra. A jak? Zostaw Sarę. To niezła zadymka, co? Bye bye.
No, moi drodzy, niezła zadyma. Nic nie mogliśmy zrobić, niestety. Tak już jest. Słabsi odpadają. Nic nie poradzimy. Dobra, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, jaką Wy byście podjęli decyzję. No i zostawcie 300 łapeczek dla Farela, a kolejny odcinek pojawi się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.